o otoczeniu międzynarodowym, że mówiłem otoczenie prawne, to jest tak naprawdę dokument, przy którym oczywiście wiodącą rolę wiodła kancelaria prawna, która nas obsługuje od kilku lat, stawkę piszczą na czele. Tak naprawdę już mamy przynajmniej kilka miejsc, w których wiemy, że trzeba będzie spróbować zmienić prawo. Na pewno zupełnie niedostosowane jest dla naszych potrzeb prawo o odpadach, które w ogóle nie przewiduje takiego odpadu jak stały odpad z produkcji akwakultury. Po prostu prawo nie nadążyło za technologią i z tym jest pewien problem. Prawo wodne oczywiście, które musimy monitorować non-stop i nie pamiętam wszystko, ale hasło, że będziemy płacić za wodę już przynajmniej po raz czwarty wraca w przeciągu ostatnich 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, albo i więcej. Także to jest po prostu coś, do czego trzeba przywyknąć, ale musimy cały czas trzymać rękę na pulsie. Znowu jest głośno. Prawo weterynaryjne, które notorycznie nas lęka, zupełnie nielogicznie i zupełnie inaczej niż w innych krajach. Jest też duża rola, żeby spróbować przynajmniej ulogicznić to działanie i mnóstwo innych aspektów, które też wypłyną z analizy tych poszczególnych rozdziałów poprzednich. To troszeczkę jest tak, że poproszę wszystkich autorów poszczególnych rozdziałów o pewne wytyczne dla prawników, żeby mogli przygotować pewne sugestie co do zmian w prawie i poprosimy też o to, żeby przynajmniej w tym dokumencie, ja wiem, że to jest pobożne życzenie, ale spróbujemy pokusić się o zaproponowanie jakiegoś sensownego systemu konsultacji społecznych, bo to, co się dzieje dzisiaj, jest kompletnie pewnym absurdem, jak o tym wspominał, ale praktyką nagminną jest to, że w ostatniej chwili dowiadujemy się o jakichś konsultacjach i słuchajcie, nie zawsze jest to zła wola administracji. Podam wam przykład. Nie całkiem niedawno dostaliśmy zalecenia Helcomu, z których wynikało, że kraje członkowskie powinny o połowę zmniejszyć w przepisach możliwość zrzutu bioganów z akwakultury. I to dotarło do nas na dzień przed uwagami, które powinniśmy zgłosić do Komisji Europejskiej. Dlaczego? Ponieważ Igor Wawrzyniak, który jest w ministerstwie odpowiedzialny za rybołówstwo, dostał też tego samego dnia przetłumaczone z angielskiego na polski. Dostał maila, który po ministerstwie krążył gdzieś około miesiąca. I jak zdążycie, po prostu ten... I to, oczywiście to był piątek. Także tak wyglądają codziennie realne. Nie wiem, może możemy wpłynąć na to, żeby tego typu dokumenty też wpływały do stowarzyszenia. Bo ja podejrzewam, że to nawet był problem języka angielskiego, że to trafiło do ministerstwa, do kogoś, kto nie do końca zrozumiał, o co chodzi i po prostu myślał, że to jest jakaś błaha sprawa. Także to są nagminne przypadki, niestety no musimy przynajmniej spróbować coś z tym zrobić. Kolejny podpunkt, ekonomika produkcji inwestycji. Tutaj Mirek Skołysz zgodził się ze mną popracować nad tym. Od razu chciałbym powiedzieć, że to będzie dość ważny punkt z punktu widzenia sugestii co do wdrażania przyszłego funduszu operacyjnego. Oczywiście nie jesteśmy w stanie podać tu cyfr, bo to się będzie zmieniało, chociażby ze względu na zmiany technologii czy cen na rynku. Niemniej chodzi o to, żeby pokusić się o pewne szablony wysokości inwestycji, które są uznane za racjonalne, przeliczeniu na jakieś mierzalne wskaźniki, na przykład wzrost produkcji. Czyli krótko mówiąc, chcielibyśmy pokusić się o zaproponowanie pewnych przedziałów finansowych. W przypadku inwestycji, przykład, jeżeli pobudujemy obiekt, który ma 100 ton mocy produkcyjnych, to on powinien kosztować w przedziale od do. Po co? Po to, żeby pomoc unijna była limitowana. Chcemy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, uniknąć sytuacji, w której pojawiają się w grze projekty, które tak naprawdę nie są zbilansowane pod kątem przyszłej produkcji ryb, tylko pod kątem budowy. Niestety takie są dzisiaj realia przy wdrażaniu pomocy. Budowane są obiekty, które naprawdę mogłyby kosztować, nie wiem, 10-12 milionów, buduje się je za 30 i tak naprawdę sensem ekonomicznym jest to, że zarabia firma, która buduje. Natomiast to, czy potem te ryby przyniosą efekt ekonomiczny, czy nie, to już mało kogo interesuje. Wczoraj odbyliśmy dość burzliwą dyskusję na ten temat, w jaki sposób tego uniknąć. Sposób jest bardzo prosty. Jeżeli ustalimy górny poziom dofinansowania, kiedy faktycznie ta racjonalność inwestycji będzie tutaj decydowała o budowie, a nie to, że opłaca się budować i naciągać koszty budowlane, w tym momencie wykluczymy z automatu tych beneficjentów, którzy nie są zainteresowani rybami, tylko budową. Jak wyznaczyć ten poziom? Oczywiście to jest bardzo trudne, natomiast bardzo łatwo jest zastosować pewien mechanizm, który w konkursie bardzo łatwo zadziała. To znaczy ogłaszać konkurs, przygotować się do częstych konkursów, w których ustala się górny poziom dofinansowania. Na zasadzie, jeżeli ktoś za takie pieniądze chce zbudować obiekt, to startuje w konkursie. Jeżeli nie, to czeka. Jeżeli nie ma chętnych, to ogłaszamy kolejny konkurs, gdzie ta poprzeczka trochę idzie do góry, ale to jest taka interakcja z rynkiem. To zapewnia przede wszystkim dostęp do pieniędzy. Oczywiście pieniądze muszą być potranszowane. Nie może być tak, że całą pulę pieniędzy od razu stawiamy do dyspozycji, tylko je transzujemy na poszczególnych konkursach. I to jest, tak? Ale tak.
I kolejna rzecz, która jest bardzo istotna. Cały czas wspominamy tutaj o konkursach, zresztą proponowaliśmy nawet w tym programie wprowadzenie tego konkursu. I tutaj ogromna zmiana, która mnie bardzo cieszy, jest po stronie dzisiejszej instytucji pośredniczącej. O ile w 2011 roku ARiMR był głównym przeciwnikiem wprowadzania konkursu, oczywiście głównym argumentem było to, że już w tym programie nie zdążylibyśmy tych procedur wdrożyć, co być może byłoby słuszne. Natomiast w nowej perspektywie ARiMR jest jednym z głównych zainteresowanych, żeby zmienić zasady wdrażania. Ponieważ to na ARiMR-ze skupiają się potem pretensje czy branży, czy nawet organów kontrolnych w przypadku projektów, które są nie do końca czytelne, czy nie do końca racjonalne. Natomiast konkursy też, pamiętajcie Państwo, to nie jest to, co jest w lokalnych grupach rybackich, bo tam jest pewna forma konkursu, która niestety powoduje pewną niechęć społeczną do tej formy dystrybucji pomocy. W przypadku typowych działań inwestycyjnych tak naprawdę konkursy to jest zbiór kryteriów, które są wyczytywalne z dokumentów. Przykładem mogą być właśnie takie kryteria jak wielkość projektu, jak staż podmiotu, który się ubiega o wsparcie, dotychczasowa produkcja, których zadaniem nie jest terminowanie bądź pozwalanie na pomoc, tylko ustalenie listy rankingowej. Chodzi o to, żeby ustalić jakiś system, który będzie rankingował projekty, który jest alternatywą dla systemu na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Tym bardziej, że ten system, jak wiemy, nie zadziałał do końca rzetelnie, ponieważ z różnych powodów ARiMR w różnym tempie te same wnioski oceniały, chociażby ze względu na to, że były różnie obciążone pracą. Czy drugi argument chyba najbardziej istotny to to, że najszybciej oceniane były wnioski proste, a wniosek prosty to jest wniosek zakupowy, gdzie jest jedna maszyna albo jedna prosta praca typu podniesienie grobli na stawach. I po prostu siłą rzeczy ten system premiował wnioski proste, które z reguły były odwrotnie proporcjonalne do jakości tych wniosków. Wszystkie zamierzenia inwestycyjne, bardzo skomplikowane, budowę nowych obiektów czy zastosowanie zaawansowanych technologii siłą rzeczy wymagały dłuższej weryfikacji i takie wnioski traciły szansę. W przypadku systemu konkursowego ważne jest to, że wszystkie wnioski przechodzą wstępną selekcję i ocenę, zostaje nas lista rankingowa i to ten ranking decyduje o tym, które wnioski się załapują do pomocy, a nie to, kto został szybciej bądź później oceniony. Systemy, w których potrzebne będzie ciało oceniające, to bardziej są systemy, które są potrzebne do projektów takich już trudno kwalifikowalnych cyfrowo. Najlepszym przykładem właśnie będą wszystkie projekty innowacyjne czy pilotażowe robione we współpracy czy przez naukę czy szkolnictwo, bo tam faktycznie potrzebne jest ciało, które będzie oceniało wartość tych projektów i tutaj też będzie nasza sugestia, żeby nie próbować wyważać drzwi, bo na dzisiaj ministerstwo ma pomysł przywrócenia komitetu sterującego, z zastrzeżeniem oczywiście, że on nie będzie działał tak jak w SPO 2046, bo tam to ciało było kompletnie źle pomyślane. Natomiast ten komitet sterujący, jak go zwać, no to jest jakieś ciało, które wchodziłoby gdzieś w ten proces opiniowania wniosków. Dzisiaj właśnie ministerstwo raczej idzie w kierunku, żeby to ciało opinię wystawiało projektom. Moim zdaniem to ciało powinno brać udział w ocenie wniosków. Natomiast jak to zbudować, nie trzeba wyważyć drzwi. Jest kilka systemów w Polsce, które już mają te systemy opracowane. Jeżeli chodzi o systemy komercyjne, to jest PARP czy EFS, który jest wdrażany przez Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, gdzie system konkursowy działa, on jest zmieniany od lat, poprawiany i wystarczy sięgnąć po tamtych ekspertów, żeby ten system zaimplementować do PeoRyby. Natomiast w przypadku tych projektów naukowych czy pilotażowych są systemy grantów polskiej nauki, które też mają dość dobrze oceniany system oceny takich wniosków i też to trzeba zaimplementować, a nie odkrywać Ameryki, bo tutaj po prostu znowu pójdziemy w las. I to będzie zestaw sugestii, które one tak naprawdę sugerowały, w jaki sposób naszym zdaniem powinna być ta pomoc poukładana, żeby ją racjonalnie wdrażać. Analiza ryzyka i asekuracja, czyli ten punkt, o którym wspominałem, pokazując Państwu rozporządzenie, to jest nową, czyli nowy fundusz będzie wspierał ubezpieczenia. Tu poprosiliśmy do współpracy panów z agencji brokerskiej, panów, którzy kiedyś już przygotowali na potrzeby SPRL specjalne warunki dla ubezpieczenia hodowli ryb. Tutaj będzie kilka szczegółów do pokazania. Myślę, że już na pierwszym spotkaniu dotyczącym programu operacyjnego udało się przekonać administrację, że wsparcie ubezpieczeń to jest dobry pomysł, ponieważ tutaj bardzo liczę na panów. Mamy bardzo ciekawe doświadczenia w branży rolnej, gdzie jeżeli, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale pod koniec czy na początku lat 90. zrezygnowano z obowiązkowego ubezpieczenia plonów, które było na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o składki i bez problemu radziło sobie z wypłatami odszkodowań.
po tym, kiedy zrezygnowano z tej powszechności, ten rynek się skurczył momentalnie, jeżeli chodzi o ilość chętnych, natychmiast poszybowały do góry składki, co powodowało kolejne odpływanie chętnych. Dla przykładu, porównajmy to z systemem, który nadal obowiązuje dzisiaj, co jest trochę niekonsekwencją naszego państwa. Zwróćcie uwagę, przecież nas też to dotyczy, że mamy obowiązek nadal ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej od budynków w produkcji rolnej. To jest obowiązkowe ubezpieczenie, które każdy z nas płaci. Kosztuje grosze, a faktycznie zabezpiecza nas chociażby pod względem zniszczeń budynków przed różnymi sytuacjami losowymi. I myślę, że tutaj, bo tutaj jest cały klucz, bo wsparcie tych ubezpieczeń to jest jedno. Dwa, to jest ochota hodowców, żeby do niego przystąpić. Ja się upieram, że jeśli faktycznie dostaniemy do ręki produkt, czyli ubezpieczenie, które będzie jeszcze wsparte, mniejsza szczegóły, bo tu jeszcze tego nie wiemy, ale w jaki sposób będzie to wsparte z pieniędzy unijnych, dostaniemy atrakcyjną składkę, która pokryje nam również ryzyko chorób, którego dzisiaj nie ma, bo to jest dość istotna sprawa. Myślę, że każdy z nas chętnie skorzysta z takiego ubezpieczenia. Natomiast jest pomysł, żeby zapewnić tą powszechność, to znaczy, wiem, że to może trochę zabrzmieć kontrowersyjnie, ale naszym zaleceniem będzie, w cudzysłowie, zmuszenie hodowców do ubezpieczenia się, ale w sytuacji, kiedy będą chcieli sięgać po środki unijne. Jest to argument, który dość łatwo chwyciła administracja. Pamiętajcie Państwo, że sięgając po środki unijne, musimy zapewnić 5-letni okres trwałości gospodarczej. Więc ubezpieczenia świetnie wpisują się w eliminowanie ryzyka, że ktoś się zbankrutuje przez te 5 lat. Przypominam, jeżeli zbankrutujemy w ciągu 5 lat od uzyskania pomocy, musimy zwrócić tą pomoc, czyli to bankructwo jest tak naprawdę podwójne. Więc w tej sytuacji ubezpieczenie byłoby racjonalnym rozwiązaniem, a jeżeli będzie dodatkowo wsparte, a ta powszechność powinna nam zapewnić, że składka będzie na dość niskim poziomie, myślę, że jeżeli ten rynek rozruszamy, to on potem będzie już się kręcił sam. No, dla mnie osobiście problem braku ubezpieczenia, które pokrywałoby wszystkie ryzyka, jest ogromnym problemem. Nie wiem, czy popieracie moje zdanie, ale bardzo podobnie wygląda sytuacja w rozmowie z bankiem. Każdy bank pierwszy o co pyta, to czy mamy pełne ubezpieczenie produkcji. Bo dla banku jest to też bardzo istotna sprawa. Cesja z takiego ubezpieczenia jest bardzo często lepszym zabezpieczeniem niż hipoteka czy inne rzeczy, bo gwarantuje po pierwsze dostęp do pieniędzy w razie, kiedy coś się stanie. Poza tym jest to dość pewne zapewnienie asekuracji naszej działalności. I tak jak mówiłem, naszym zdaniem powinniśmy się skupić na wsparciu ubezpieczeń, a nie na zwalczaniu chorób zakaźnych, które są w Polsce utopią i myślę, że tak zostanie. Zresztą w innych krajach europejskich też raczej trend jest taki, żeby z tego zwalczania chorób zakaźnych systemowego rezygnować, bo to tak naprawdę poza zadaniem nigdzie nie zadziałało. Finansowanie branży. Tu króciutko, ponieważ nie mamy jeszcze z kim współpracować w tej dziedzinie. Zamysł jest taki, żeby zachęcić do współpracy ekspertów bankowych, z którymi po pierwsze chcemy pokazać bankom, halo, jesteśmy. Jest taka branża, która dostanie pieniądze na rozwój i będzie chciała się rozwijać. Najlepiej, gdyby tych banków było kilka, tak żeby te banki się zaczęły nami interesować, za czym idzie większa konkurencja i niższe koszty kredytów dla nas. A z drugiej strony, to jest takie moje doświadczenie, bardzo ciężko nam rozmawiać z bankami, zwłaszcza powyżej pewnej kwoty, która powoduje, że centrala banku musi już brać udział w decyzji kredytowej. My kompletnie nie pasujemy do takiej szablonowej analizy finansowej, którą banki przeprowadzają, ponieważ mamy pewne charakterystyczne cechy naszej branży, które odjeżdżają od tego klasycznego modelu ekonomicznego. I to nie jest tak, że to nas dyskwalifikuje z góry, bo jest kilka takich branż, które są specyficzne, tylko o ile te branże są istotne dla banków, to banki opracowują specjalne szablony. Jest taki specjalny szablon dla deweloperki, dla branży budowlanej, nawet dla rolnictwa. Natomiast rybactwa nikt dotąd nie wziął pod lupę, bo najwyraźniej nie jesteśmy dla banków atrakcyjnym klientem. Większość z nas się kredytuje raczej w bankach spółdzielczych, które mają troszeczkę luźniejsze podejście do nas i indywidualnie podchodzą do mniejszych firm. Natomiast żeby tak naprawdę zapewnić rozwój branży taki szerszy, musimy też zapewnić sobie dostęp do produktów kredytowych. No mam nadzieję, że uda się nam tutaj zachęcić banki do współpracy. Wsparcie strukturalne. Ja już dość dużo mówiłem na ten temat. Na pewno pojawi się tutaj analiza obu programów operacyjnych, z których mogliśmy korzystać. Niestety analiza bardzo dla nas smutnie wyglądająca, ponieważ w obu programach operacyjnych zwłaszcza pstrągarze nie skorzystali z pomocy państwa. Mówię o liczbach. Przywołam je z pamięci, jeszcze nie wiemy, jak wpłynie na ten kształt nabór na 40 milionów, który będzie ogłoszony przez ARiMR.